To jest już czwarta edycja projektu stażowego, czwarty rok z rzędu. On służy temu, żeby studenci mogli poszerzyć swoje kompetencje. Każdy przedsiębiorca pyta, a jakie masz doświadczenie zawodowe? I programy stażowe służą temu. One są pewnym pomostem pomiędzy edukacją, którą dostają na uczelni, a wejściem na rynek pracy. Dzięki stażowi mogłam wykorzystać wiedzę, którą zdobyłam podczas nauki na uniwersytecie, w praktyce. Mogłam sprawdzić siebie, jak reaguję w sytuacjach bezpośrednio z klientem. Każdy student może wybrać sam, gdzie chce pracować, jaki rodzaj pracy chce wykonywać. Dodatkowo staż jest płatny, można przez 3 miesiące pracować i spokojnie z tego się utrzymać. I myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa ze strony Uniwersytetu Opolskiego. Tą taką najbardziej bezpośrednią korzyścią, no to jest korzyść finansowa. To są staże 3-miesięczne, płatne. Przez te 3 lata przekazaliśmy studentom w sumie ponad 3 miliony złotych, ale też mają refundację dojazdu do miejsca stażowego i połowa z nich ma refundację zakwaterowania. Zawsze myślałam, że rozumiem polskie, ale kiedy przyszłam do przedszkółki, ja zrozumiałam, że nie rozumiem w ogóle dzieci. Podczas stażu uczę dzieci języka angielskiego, ale też cieszę się, że dzieci uczą mnie języka polskiego. Myślałam, że staż nie spełni moich oczekiwań, ale okazało się, że jest dużo lepiej. Mam dużą satysfakcję z tego, co robię. Zachęcam też innych do brania udziału w tym projekcie. Skala tego programu jest duża. On jest ogólnowydziałowy, czyli wszyscy studenci ze wszystkich programów kształcenia, które prowadzimy na Wydziale Filologicznym, mogą z tego projektu skorzystać. Ten staż zmienił moje życie i bardzo wpłynął na moją edukację, bo nauczyłam się bardzo dużo rzeczy. Poznałam bardzo dużo nowych ludzi i się nauczyłam pracować w biurze, w zespole. Staż spełnił moje oczekiwania. Nawet jeszcze bardziej, ponieważ nie oczekiwałam, że będzie tutaj tak fajnie, w tym miejscu. Serdecznie zapraszam wszystkich studentów trzecich lat studiów licencjackich i ostatnich lat, drugich lat studiów magisterskich do udziału w kolejnych edycjach.